W poprzednim odcinku stworzyliśmy pułapkę, w którą miał wpaść syn Paliona. I w dzisiejszym odcinku, korzystając z tego, że akurat jest na serwerze, postanowiłem, że będę go śledził. I może akurat uda nam się uchwycić, jak wpada w tą pułapkę, byłoby naprawdę mega dobrze, ponieważ musimy go tam jakoś zwabić, więc nie wiem, może jakimiś jajkami w niego rzucać będę, żeby on pomyślał, że coś po prostu stamtąd wyszło czy coś. No i może akurat tam wejdzie i wpadnie w tą pułapkę. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, a na kanale Szybcy są plus codziennie odcinki o godzinie 14, więc serdecznie zachęcam, linki oczywiście są w opisie. Lecimy z odcinkiem. Zanim przejdziemy do śledzenia syna Paliona, to mam jeszcze dla was jedną rzecz, którą muszę wam pokazać, ponieważ jak widzicie, tutaj jest ta pułapka. Ja widziałem syna Paliona gdzieś wokół mojego domku, więc my tam zaraz się będziemy cofać, żeby go tam znaleźć. Ale zanim to, muszę wam koniecznie pokazać, co tutaj zrobiłem tam na dole. Tylko ja sobie wejdę tutaj tędy, bo tu zrobiłem sobie takie przejście teraz, żeby mieć tam łatwiejszy dostęp. I teraz dzięki temu przejściu możemy tutaj bezpośrednio wejść do tej bazy. I patrzcie, trochę tu pozmieniałem, dałem tutaj trochę obrazów po to, żeby tutaj było coś trochę takiego ciekawszego. Jest tutaj również jakieś te beczki, są piecyki, jest crafting, więc żeby on po prostu dał radę tutaj przeżyć, to po prostu te wszystkie rzeczy zrobiłem, żeby tu tak nudno nie było, to też trochę to urozmaiciłem, ale to, prawda, no to nie jest ważne, ponieważ tutaj po prostu musimy w dzisiejszym odcinku jakoś syna Paliona uwięzić i po prostu mam nadzieję, że nam się to uda, no bo plan jest dobry i jednak ja już mi się to nie podoba, że on tutaj tak sobie krąży, więc ja tutaj to biorę, zamurowuję to też oczywiście, żeby się tam nie dało dojść. No i teraz co? Nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu poczekać, aż on tutaj, znaczy jakoś go tutaj zwabić, żeby po prostu tam wpadł. Więc ja po prostu lecę w stronę mojego domku, bo tam gdzieś był syn Paliona, no i lecimy z śledzeniem. Jestem u siebie na chacie, widzowie, patrzcie, klikam taba i aktualnie jest syn Paliona, ja i Dave na serwerze. Dave to nie wiem, gdzieś tam po prostu se stoi chyba, bo ja go tutaj nigdzie nie widziałem, więc pewnie u siebie na chacie gdzieś chilluje bombę. Ale gdzieś jest syn Paliona, więc postanowiłem, że musimy po prostu go pośledzić, ponieważ, no jak słyszeliście na początku zresztą, no trzeba go zwabić jakoś w tą pułapkę, żeby po prostu jakoś go zdobyć. Więc ja odłożę rzeczy z poprzedniego odcinka, gdzieś tu do odcinki, w ogóle pierwszy raz korzystam z tego magazynu tutaj. Muszę go w końcu tutaj jakoś ulepszyć, bo tutaj już jest tyle rzeczy, tyle czasu już tutaj żyjemy, a ja tutaj mam wszystkie puste skrzynki. Ale dobra, czym ja mogę go jakby, nie wiem, patrolować? Jakieś śnieżki czy coś? Ale nie wiem, czy ja mam śnieżki w ogóle. Dobra, ale mam strzały, więc możemy go strzałami trochę, że tak powiem, w konia robić. I przydałoby się zrobić łuk. A mamy kuszę, dobra, to robimy, to z kuszą biegniemy. I będziemy go trollować kuszą. Też mamy podki na niewidzialność z poprzednich odcinków, które sobie zawsze robię, żeby wiecie, na wszelki wypadek warto mieć takie podki na niewidzialność w razie... W ogóle ten grób trzeba rozwalić. Dlaczego ja mam grób na podwórku tutaj jakiegoś syna Paliona? Nie wiem, to jest dziwne. Dobra, lecimy w takim razie szukać syna, bo on tutaj gdzieś jest. To trzeba go zlokalizować, ponieważ ja mu teraz specjalnie nie ufam. Ja nie wiem... Czekajcie, gdzie on jest? Ja przejdę tutaj jeszcze, czy on tutaj gdzieś przypadkiem nie był? O kurde, jest tam. Dobra, ja jakby co sobie tutaj gdzieś idę bokiem, wcale nie chciałem z nim gadać. Dobra, pijemy potem na niewidzialność, bo już mnie tam widział lekko chyba, więc lepiej, żeby nic nie podejrzewał, że ja tutaj jakoś tak obchodzę tu dookoła. Więc tak, gdzie on jest? On tu gdzieś, biegnie tam, dobra, biegniemy za nim w takim razie. Musimy go śledzić z tego powodu, że jak widzieliście ostatnio u Dave'a, w sumie to wczoraj na odcinku, pojechaliśmy do syna Paliona, spotkaliśmy go na żywo i... Teraz, w momencie, kiedy on już wie, że my o nim wiemy, jakby gdzie mieszka i kim jest, no to jest ryzyko, że on będzie chciał na przykład coś tutaj zrobić niedobrego na Palionowie. On tutaj jakby se stoi. Co jest? Kradnij mi żarcie z mojego straganu! Czy to już podlega karze? Mi się wydaje, że tak, dobra. To już jest podejrzane, że on tutaj jakieś rzeczy takie robi. Nie podoba mi się to totalnie, ale dobra. Lecimy za nim w takim razie dalej, bo jest szeryf. On w ogóle szeryfem był tutaj na Palionowie i teraz takie akcje z nim. Dobra, łowi ryby. Tam jest w ogóle jakaś baza jego pod tym chyba. Chyba to jest jego, czy nie jego? Nie wiem. Opa, patrz, wchodzi tam. Czyli to jest chyba jego baza. Czekajcie, bo ja już nie pamiętam, co w niej było. Tutaj to był taki pokój redstone'owy chyba tylko, no tak. Ale o co chodzi tutaj? Dlaczego on zebrał sobie te ramki? Nie wiem, dziwne to jest, ale dobra, on coś ukrywa ewidentnie. Tylko jeszcze nie wiemy co. No ja mam nadzieję, że on jakoś pójdzie w stronę tamtej pułapki swojej dzisiaj. Ale dobra, zebrał marchewki. Zasadził na nowo, więc teoretycznie... No nie robi nic złego, nawet dobrze, że na nowo zasadzi. Czemu to się tak rozrosło? Czemu to jest tak mało przejścia? Co jest? Co jest grane? Dobra, i biegnie gdzieś w stronę... dobra, w ogóle... Ej, ta piramida jest stała zmieniona na nederową już!
Ja tego nie zauważyłem wcześniej, ja tutaj w ogóle nie chodziłem. Teraz to tak mi się rzuciło w oczy. Dobra, ej, to jest dziwna akcja. To jest dziwna akcja. Kto... A to co to jest? Co to jest za wieża? O kurde, co tu się rzeczy zadziały w ogóle? Ten w ogóle, jak patrzy na tą wieżę, coś od nich... Czy ty rzucasz chleb krowom? Krowy jedzą siano, nie chleb. Boże. Co on nie wie takich rzeczy? Wszystko, całe żarcie tam wyrzucił, które zabrał z mojego straganu. No przecież to powinno być karalne. Takich rzeczy nie powinno się robić. I teraz co? Zostawił otwarte, krowy by mogły uciec. Zabrał to. Czy on to zabrał? Ej, bo on to zostawił otwarte. Co jest z nim nie tak? Co? Gdzie on jest? Ej, znikł mi. Czekajcie, czekajcie, bo... A tu jest, dobra, tu sobie biega. Patrzy na dom kloca. Ten dom kloca to w ogóle... Do rozbiórki, no tam właśnie widzę, że on teraz zaczął go rozbierać. Ej, no ale... Ale Klos w ogóle odszedł. Klos w ogóle odszedł gdzieś, pożegnał się z nami i nie ma o nim śladu, nic nie wiadomo, nie wiem o co chodzi. Dziwna akcja w ogóle, no nie wiem gdzie ten Klos, ale to trudno. Tutaj jest rozwalany ewidentnie dom Kloca, no to jest... To jest ciekawa sytuacja. Dobra, no syn coś tu kmini dalej. Ja nie wiem totalnie, co on ma tutaj na celu, tak jakby robić. Tu gdzieś... Dobra, on się zbliża do tej pułapki. Czy on już w nią wejdzie? A nie, idzie do dziury. No dobra, idź se pozwiedzaj dziurę. Bo to jest... no kurczę, ta dziura to jest takie arcydzieło, przysięgam. To wygląda naprawdę mocarnie. Mi się mega podoba ta dziura. Dobra, muszę za nim iść, bo on mi zaraz gdzieś ucieknie i będzie lipa totalna. Będzie tragedia, że tak to ujmę. Dobra, on coś tutaj krąży wokół tego swojego domku. Ja tak, żebym nie dostał obrażeń, dostałem jednak. A, mam nadzieję, że nie słyszał. Mam nadzieję, że nie słyszał, nikt cię nie śledzi. Jest luźno, totalnie. Jest luźno. Dobra, jesteśmy na tamie, on tam coś kurczy, jakby chciał kogoś bić, ale nie wiem. Tu w ogóle jakiś krzaczek zasadził, co on? Krzaczki sadzi tutaj gdzieś na Palionowie. To jest w ogóle ta jagoda chyba, ona chyba jak sobie urośnie, to będzie taki czerwony. Dobra, i co teraz? I w ogóle tu się tak pozmieniało, to jest tak ładnie teraz. On krąży wokół tych drzwi. Ej, chyba je widzi. Ej, dobra, chyba widzi tę pułapkę. Czy on będzie chciał w nią wejść? Mam nadzieję, że się złapie. Ej, dobra, mam... Widzę go, że tu wchodzi, widzowie. Więc... Czy... Wchodzi? Ej, czekajcie, on coś kmini tutaj, tak jakby chciał, ale... Nie do końca. On podejrzewa jakiś, kurczę, tu podstęp, coś tak czuję. On podejrzewa. Nastraszymy go trochę może. Otwierałem, zamykałem drzwi. Dobra. Jest postraszony lekko, ale dobra. Idź tam. Nie, wychodź. Idź tam. Kurczę, dobra, chyba... No nie, niepotrzebnie tymi drzwiami machnąłem. No dobra, idzie tam chyba jeszcze raz. Więc teraz tak. Ja, patrzcie, ja naciągam kuszę, żeby mieć do strzału. Ej, bo on zamknął drzwi, ja teraz nie wiem, co tam się dzieje. Jak ja otworzę, to na pewno będzie wiedział, że ktoś jest. Nie, najgorzej. Czy ja tam jakoś jestem w stanie zbagować tutaj? Dobra, nie wiem, otwieram drzwi, uwaga. Ej, dobra, on padł. Złapaliśmy go w pułapkę. Syn Paliona wpadł w pułapkę. Ej, dobra, mamy to. Jest złapany. Ja tam w ogóle przygotowałem trochę, więc jakby on tam ma... tam dodałem do ostatniego odcinka jakieś łóżko, crafting i inne takie rzeczy, więc on tam... znaczy crafting. No w sumie... Ej, po co mu dałem crafting? Przecież on będzie mógł stamtąd wyjść teraz. Ja w ogóle nie wiem, czy on ma ze sobą itemy, czy on ich nie ma, czy co. Ej, to jest lipa totalna. Mogłem jakoś dopilnować, żeby ich nie miał. No więc on w sumie jest w stanie stamtąd jakoś uciec. Mam nadzieję, że mu to do głowy nie przyjdzie i że tam będzie siedział. Tymczasem, no widzowie, ja tam na razie z nim nie idę. Ja muszę powiedzieć Dave'owi o tym, że udało mi się złapać syna Paliona. No i po prostu w następnym odcinku może jakoś go przesłuchamy, może coś tam zrobimy z nim i tak dalej. Póki co mamy złapanego go w pułapkę, więc to jest najważniejsza informacja. I tyle po prostu, no nie wiem, nic więcej nie musimy tutaj robić. Jest złapany, jest, prawda, teraz trzeba jakąś karę mu dać chyba, nie wiem, co, znaczy za co kary w sumie? Za to, że się podszywał w sumie pod syna, znaczy, pod syna Paliona, jak on nie jest synem, przecież on ma 19 lat, a przecież Palion też ma 19, no coś tutaj nie gra, no ale ja uważam, że tu się będziemy mogli jakoś z nim dogadać, no bo jednak on tutaj jest taki miły chłopak, chyba, więc myślę, że się z nim jakoś dogadamy. No a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Widzimy się na następnym odcinku już jutro. I jutro pewnie jakiś sąd ostateczny będzie na scenie Paliona. No i zobaczymy, do jakich wniosków dojdziemy. Ja lecę oczywiście powiedzieć Dave'owi teraz o tym, że udało mi się go złapać. No i po prostu w następnym odcinku będzie tutaj sądzone. Może w końcu się ten sąd tam wykorzysta jakoś, bo on tam od kilku dni
kilku miesięcy stoi ten sąd i tu się nic w nim nie wydarzyło, więc może w końcu syn Paliona będzie tą osobą, którą będziemy sądzić w tym sądzie. No więc tu pewnie kolejny odcinek, a ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro. Trzymajcie się, pozdro, pa pa!